Hej, cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie. Z tej strony Tori152 i moi drodzy, witam was w 36. odcinku Zagrajmy w Gothic 2 Classic. Moi drodzy, pierwsza informacja na dzisiaj. Sprawdziłam, o co chodzi z tą siłą i okazuje się, że możemy się nauczyć do 100 siły, ale tylko i wyłącznie już w 6. rozdziale, czyli tak naprawdę na okręcie, gdy zabierzemy ze sobą Torlofa lub Beneta. Więc tutaj w tym wypadku no straciłam już te 10 siły, już się nie wczytywałam. Mamy 100 punktów, ale myślę, że to będzie dużo lepsze rozwiązanie. Jeżeli chodzi o jakieś inne rzeczy, te 14 punktów to jeszcze zostawimy sobie na broń dwuręczną, na tworzenie, na kowalstwo konkretniej. Ale też bez przesady, będę chciała dać wkryta też te właśnie punkty, żeby później sobie podbić jeszcze księgą. Bo też kryta maksymalnie nas nauczy kord, z tego co wiem, i no nie wiem, jak to wypali. Ostatnio ubiliśmy smoka ognistego i został nam już tylko tak naprawdę smok lodowy na terenach nowego obozu. Natomiast to nie są wszyscy przeciwnicy, którzy tutaj istnieją w tym oto miejscu, bo możemy jeszcze sobie pochodzić, pobić troszeczkę orków. No głównie wiadomo, gdzieś tam w okolicy bariery, znaczy Boże, jakie bariery, palisady wokół starego obozu i tak dalej. Także tam mamy jeszcze tych przeciwników do ubicia. Ja też sobie tutaj jeszcze pochodzę z kuszą i miejmy nadzieję, że coś jeszcze ubijemy. Tuż pod kopalnią byłam. Teraz tylko nie wiem, bo nie byliśmy u Xardasa i czy tam da się w ogóle pod tą wieżę teraz dostać? Da się iść tędy. Czy tam nie było przypadkiem jakichś szkieletów, jak ja tam chciałam iść? Tak mi coś teraz zaświtało. Tam jest krwiopijca na górze, nie wiem jak. Czemu i gdzie. Bo tutaj mi się coś kojarzy, że mogą być jacyś łowcy, znaczy się ci. Boże, jak oni się nazywają? Poszukiwacze są tutaj. Też może być. Dobra, gościu, powroty. Ja jestem troszeczkę poobijana po wizycie u smoka, chociaż on mi dużej krzywdy nie zrobił, z tego co pamiętam. Natomiast to i tak. Bo tutaj się tak jakby przejście zawaliło. Jest mikstura prędkości. Moglibyśmy z niej... Nie, to był eliksir ten leczenia. Jakby to była mikstura prędkości, to myślę, żebym skorzystała. Dobra, mieliśmy poszukiwaczy. Jest ich tu więcej. Tam jest. Przynajmniej nie chcą ze mną gadać. Także to jest raczej na plus dla mnie. Czyżby to był smoczy korzeń? Jak najbardziej. Przyda się. Chociaż ja mam bardzo mało tych szczawi królewskich i to jest ta rzecz, która mnie najbardziej martwi. Bo ja mam szczawiu królewskiego tylko 4, a korzonków aż 6. Także to nie jest dobra wiadomość. Wszędzie możemy, widzę, obejść te terytoria. To w sumie dobrze. Słyszałam gdzieś gobliny, albo szkielety gobliny też. Ale może to jest niżej. Na przykład. Albo w wieży. Nie wiem. Okej, tutaj się już też ścieżka tak jakby urywa. Tu jest ognistych jaszczurów więcej. Myślę, że możemy pospacerować tutaj teraz. W nocy. One czegoś pilnują tu. Już się nie będę, wiecie, bawić.
skórzany mieszek i zwój. I zwykły sierp. Nic szczególnego, ale chyba nawet tutaj też za bardzo nie spacerowałam nigdy. Tam ktoś umiera. No tak, tam umierają na dole. Tam się musimy wybrać, ale to za chwilę, bo jeszcze mamy całą wieżę serdupy do sprawdzenia. I w sumie wydaje mi się, że to jest wszystko. Że już nie mamy nic innego do ogarnięcia tutaj w tej okolicy. Później już nam tylko zostają okolice nowego obozu. To dobrze, bo naprawdę czuję, że wiecie, wycisnęliśmy maksimum z tego miejsca. Z całej górniczej po prostu doliny. Także jestem zadowolona. No i wiadomo, jeszcze okolice właśnie tego pierścienia zewnętrznego, ale to myślę, że dopiero później, jak już jeszcze się bardziej podkokrzę z tą siłą. Chociaż to nie jest już duży problem, żeby sobie po prostu te punkty wydać. Okej, tu są harpie, więcej tych debili. Słychać też jakieś te... szkielety. Chociaż szkielety to może na górze. Słyszę też nawet jakiegoś demona. Co to był za zwój? Jakiś taki dziwny był. Nie wiem, nie zauważyłam za bardzo. Tych mieszków mam od groma, muszę to pootwierać. Tam się już pieklą na górze. Złoty naszyjnik. I kość goblina. Boże święty. Mikstura. Mikstura. Ty mi też daj to, co masz. Lewo, nie. Prawo. Prawo, lewo. Prawo, lewo, lewo, prawo. Nic szczególnego, powiedziałabym. Co tu się dzieje na górze? Że ja słyszę taką rozpierduchę. Tu jest demon. O Boże święty. Ten demon leci za mną? Mam nadzieję, że się tam zaciął. Niedobrze. Dobra, bo to było bardzo niebezpieczne. Niedobrze. Zauważyłam, że takie naprawdę duże zagrożenie to właśnie te demony aktualnie stanowią dla mnie. Bo potrafią mnie nieźle przełożyć po prostu przez łeb. On się tutaj zaciął pewnie w przejściu. Ła! Jakie obrażenia skuszy, pewnie dziadowskie. A, żadne. Super. Dobra, musimy to zrobić w taki dosyć niekonwencjonalny sposób. Czyli mówiąc wprost, dać się poobijać. Niestety. Okej, okay, jeszcze jeden. W teorii jest ich tu więcej. Ale może na górze. No, nieźle dostałam, to muszę przyznać. Zrobimy sobie leczenie średnich ran. Miecz mistrzowski tutaj był.
To jest naprawdę bardzo dobra broń, jeżeli ktoś gra pod zręczność. Mikstura. Prędkości? Nie. Tam nie wejdę. Miecz paladyna? Ale to chyba jakiś taki nie najlepszy. Nie, najsłabsze dziadostwo. Dobra, możemy eksplorować dalej. Ja mam jeszcze taki troszeczkę zachrypnięty głos, z taką trochę suchotą, bym powiedziała, no ale jakoś sobie daję z tym radę. Cicho bądź. A, tu jest ślepy. Co my tu atakuje? Gdzieś ty tam wlazł? Przepraszam, czy ty nie masz już co robić? No chyba nie. Spodziewałabym się wszystkiego. O, mamy bryłkę rudy. Runę. Czy to jest runa teleportacyjna? Bo tak wyglądała. Jest przyzwanie demona chyba. Czy to jest runa teleportacyjna? Do starej wieży demonów. Ja to dopiero teraz dostałam, jak mi to już jest niepotrzebne do niczego. Cudownie. Aha, tego się nie da czytać. Dobra. Ewentualnie bezimienny nie umie tego przeczytać. Czyli co, na ziemiach orków zostały nam okolice tamtych gości, tak? Tego całego... jak to się zwie? Obozu Fajeta. Dobra, bo już tutaj byłam, to od razu oko i nosa napełniamy energią. Teraz umiemy też robić więcej mikstur, natomiast mi nie zależy na tym, bo te siły bym chciała robić. Uważyłeś miksturę. Także to możemy zrobić. Czym? Nie mam menzurek. Musimy kupić menzurki. Ktoś tutaj chyba sprzedawał, ale już zapomniałam kto. Czy ja potrzebuję coś powiedzieć komuś? No, o smoku. Że pokonaliśmy smoka. I to chyba wszystko, co potrzebuję zrobić. No to do Garonda i później do Orika się dowiedzieć właśnie o czwartym. Chociaż my już wiemy, gdzie on jest, bo jest właśnie tam w nowym obozie. Mam wiadomości dotyczące smoków. Mów! Smok z fortecy na południu już nie żyje. Ognisty smok z wulkanu na południu już nikogo nie zaatakuje. To dobra wiadomość. Masz tu trochę pieniędzy na lepszy ekwipunek. Czy w międzyczasie zaatakowały was smoki? Na szczęście nie. Na razie mamy spokój. Super, no to został jeden. I tutaj panowie widzę, że już poszli sobie w kimacza. Także my też powinniśmy chyba iść się kimnąć. Bo jest noc, chyba dosyć późna. No, jest prawie północ, a ja sobie biegałam po wieży demonów. No dobrze, trudno się mówi. Feros, ty mnie możesz uczyć siły, a raczej już nie możesz. Tutaj dwuręcznej też mógł mnie ktoś uczyć, teraz mi się przypomniało. Tandor, czy ty masz może menzurki? No to nieźle sprawdziłam. Nie, ty nie masz takich rzeczy. Kto tutaj jeszcze jest? Kerolot, ty mnie nie możesz uczyć walki bronią? Jednoręczną, to ja nie chcę. Reton chyba mnie mógł uczyć? Nie. Co wy... Ty masz tylko bronię. I zębate ziele, to też nie chcemy. Chodźmy w takim razie spać, bo widzę, że większość ludzi już jest w łóżkach. I nie dowiem się kompletnie niczego od nich. Ty mnie uczysz siły. Tak, i zręczności. Jeszcze był Brutus, ale on na pewno nie uczy tyle, ile bym potrzebowała. Dobra, to co, może znowu do południa? Będziemy mieć pewność, że wszyscy są na swoich miejscach. Chociaż nie powiem, to trochę skraca nam czas chodzenia. A może ty miałeś menzurki, bo mi coś tak świta? Pokaż. Nie masz menzurek.
Masz zwykłe mikstury. Jak ja stoję z miksturami? Chyba dobrze. No możemy dokupić sobie trochę. Tak, żeby tych mieć tak z 5 chociaż. No, czyli tutaj bez zmian. Rycerz. No widzisz, już mi lepiej. Tu jest Janek. Ode mnie tego nie dostał. Tandor, dobra, bo ja jeszcze do Orika chciałam iść. Nie usłyszę nawet słówka. Tak dalej być nie może. Orik nam powinien powiedzieć o ostatnim smoku. Nie wiem, czym on się tak denerwuje. I miejmy nadzieję, że tak będzie. Nikt mnie nigdy nie pytał o zdanie. Potrzebuję więcej informacji o smokach. Wydaje mi się, że nie dotarłem jeszcze do wszystkich smoków. Może coś uszło mojej uwadze? Na zachód stąd rozciąga się wielka połać pokrytych lodem pustkowi. Nie zdziwiłoby mnie, gdyby jeden ze smoków ukrył się właśnie tam. Dzięki serdeczne, chociaż tak jak mówię, ja już o tym wiedziałam. Parsival? Co się... Ach... Nie, nie chcesz nic ode mnie? No to nie. Łaski bez... Załóżmy sobie... Dobra, po pierwsze, wypijmy ten eliksir. Mamy też eliksir ducha. Eliksir do siły. Te gulasze możemy zjeść, ale tutaj jak będę chciał uzupełnić też jakieś punkty zdrowia. Oko i nosa zakładamy. I teraz tak, do majątku nie potrzebuję, do starej wieży demonów. Polecimy. No i spróbujemy tam jeszcze pokonać kogo trzeba. Mianowicie pójdziemy na tamtych orków. I wtedy już chyba te tereny będą wszystkie puste. Naprawdę nam już dużo tego nie zostało. Zaraz będziemy mieli nowy poziom. Tak w ogóle. Kto mnie uczy walki? Wiecie co, ja mogłam to sprawdzić, a nie latać jak kot z pęcherzem. Nauka w zamku. Karolot. Ale to walka jednoręcznym. Czyli co, dwuręczny mnie nikt nie nauczy? Chyba nie. No dobrze, to nie. I okej, i teraz akurat pójdziemy sobie tędy. Pokonamy tam tych orków w obozowisku. I wyjdziemy chyba na zero. Tu jeszcze zębacze się zrespiły. Paskudy. No i już mamy kolejny poziom. Co ja zabiłam? Dwa zębacze? Dobra, tam się leją, ale ja już wiem, że ja sobie nie poradzę z tymi wszystkimi orkami. Chociaż teraz sobie lepiej tyle radzą. Tyle na ten temat. No chodź, parszywa bestio. Teraz ich tutaj jest mniej. Tyle czekaj na ten tylko temat. Serio? Serio? A tu ten grunt tu przyszedł. Dobra, to się wczytam. 21:18 chyba. Nie chciałam go uderzyć. Chciałam tylko szamana pokonać. Ale widzę, że teraz mniej zaatakowało orków. Niż wcześniej. Dobra, niech oni sobie tą elitę biją. No i dobra. Co tam, Fajed, u ciebie? Jak idzie wydobycie? Sam zobacz, beznadziejnie. Aha, no to super. Orkowy miecz wojenny.
A jak wy się trzymacie, panowie? Ej, ty! Cała... Okej, chyba nic ciekawego. Jak tam ten Gron? Jak wygląda... Jesteśmy otoczeni przez potwory, wydobycie ru... Nie wiem, jak długo... Nie wiem, ja widzę, że wam trochę lepiej jest, ale to moja opinia na ten temat. Także może się nie będę wypowiadać, tylko pójdę walczyć z orkami. Ale na pewno ich tutaj było więcej, jak tutaj raz byłam. Bo wtedy się taką właśnie chmarą rzucili, że ja sobie nie mogłam poradzić. Tu jest zębacz, jakiś ork. Dziwne te tereny. Witam cię, panie szaman. A to jest Urszak. Cześć, hej, kolego. Krotok Jabard. Stój. Ciebie znać. Ty przyjaciel człowiek, złagodny głos. Przyjaciel, co zabić demon Kruszak. Szkoda, że okoliczności nie są bardziej sprzyjające. O mało cię nie zabiłem. Co tu robisz? Urszak idzie, żeby zobaczyć, co się stało z jego bracia. Dlaczego orkowie atakują ludzi? Urszak zawsze mówił, że ludzie nie złe, że tam też przyjaciele. Ale szaman nie słuchać, Urszak. A bracia ciągle nie lubić, Urszak. Urszak nie wie, czemu wielka wojna z ludzie. Skąd się was tu tylu wzięło? Jedne orki idą z gór, a inne ze statków. Wszystkie robią wielkie ogrodzenie. Co się kryje za palisadą orków na wschodzie? U orków zawsze duży palisada. Tam wojenny obóz. Palisada. Dobry na wojnę. Nie widać ilu orki, a orki bezpieczne. Co zamierzasz teraz zrobić? Urszak poczeka, aż zwiadowcy zaprowadzić go do Hoszpak. Kim jest ten Hoszpak? Bardzo duży szaman. Wielki wpływ ma na wojownicy. Wielki plan ma dla orków. Więc dlaczego sam do niego nie pójdziesz? Urszak próbować i próbować oddostać honor i być znów w rada szamanów. Ale Hoszpak nie chciał słuchać. Bez zwiadowców orki zabiją Urszak. Urszak musi porozmawiać z Hoszpak. Może dzisiaj udać. No nie do końca. Gdzie znajdę tego Hoszpaka? On ma miejsce, gdzie widzi wojownicy. Nad fortecą przy Ognista Góra. Tam Hoszpak dowodzi wojownicy. Szkoda, że Hoszpak nie żyje. Hoszpak nie żyje. Hoszpak nie żyje? Rusztasok. Moje serce smutne. Urszak nie zapomni wielki ork, który zrobił go szamanem. Rozumiem. Hoszpak był twoim nauczycielem, tak? Urszak musi nieść swój smutek. Musi pogrzebać Hoszpak. Urszak musi już iść. Przyjaciel, lepiej iść na przełęcz. Tu niebezpiecznie. Urszak bardzo smutny, jeśli przyjaciel człowiek też zginąć. Przyjaciel... O kurczę, nie będziesz mnie bił? A to jest dziwne, bo mi się kojarzy, że w nocy kruka, jak ja zabiłam Urszaka, to on chciał mnie lać. I musiałam Urszaka zabić. Znaczy, jak Hoszpaka zabiliśmy. No, najwidoczniej tutaj nie. No to dobrze. Czyli co, cały teren już wygląda na to, że jest wyczyszczony.
tutaj, w tej okolicy. No to dobrze, satysfakcjonuje mnie to. Jeszcze tutaj zostały jakieś zębacze. Na luzie. Super. No i wybici wszyscy przeciwnicy tutaj co do cna. No to co? Myślę, że weźmiemy sobie... Pójdziemy po bifa może, nie? Do przełęczy. Nie wiem, czy uda nam się dzisiaj pokonać smoka. Może być z tym problem, bo zauważyłam, że stoimy już całkiem tak słabo z czasem na odcinku, bo jak widzicie, schodzi się na tym wszystkim, na wybijaniu tego wszystkiego. Więc może być problem z tym. Ja się tylko zastanawiam, chyba najprościej będzie z nim iść od strony starej kopalni. No ale przyda nam się kolega. Cześć, Beef. Może chcesz dla mnie od tej pory pracować? Czemu nie? Ile płacisz? Dostaniesz połowę łupów. To brzmi nieźle. Ale... I jeszcze... Dobra, idziesz ze mną? Rozsypuj. Lepiej daj... Dobra, chyba idziesz ze mną. Dobra, idziesz. No to możemy iść na wyprawę. I chyba będzie dobrze. Mamy teraz 105 siły? Tak jest. Myślę, że będę chciała dać w tą broń. Jeszcze w te procenty. Tak naprawdę to moglibyśmy już sobie ulepszyć chyba do 90%. Ciekawe, w co ja później będę dawała punkty. Dobre pytanie. Chyba dopiero wtedy będę się uczyła tych wszystkich pozyskiwania z tych zwierząt rzeczy. Dobra, ty za mną dalej idziesz? Idziesz ze mną. Tutaj żeśmy byli. Przejdziemy się tędy. I miejmy nadzieję, że dojdziemy tam, gdzie trzeba. Zauważyłam, że tutaj zawsze klatkuje w tym lesie tak bardzo jakoś solidnie. I w sumie mnie to jakoś bardzo nie dziwi. Udało nam się wykonać chyba wszystkie też zadania poboczne tutaj w okolicy, jeżeli chodzi o tutaj Górniczą Dolinę. Więcej już chyba zadań nie ma. Dobra, ty za mną biegniesz, także jesteśmy na dobrej pozycji. Tutaj jest już bezpiecznie. Wszystko powybijane. Nie będziemy tak też od razu ruszać na smoka, bo jeszcze te tereny wokoło nam zostały. Jeszcze potrzebuję tam podbiec sobie pod fortecę i wybić tych jaszczuroludzi do końca. Bo nie zrobiłam tego jeszcze. Nie wiem, czy pamiętacie. Na pewno pamiętacie, że tego nie skończyłam, bo tam ta odnoga nam została, gdzie zawsze było tyle ogarów w Gothicu 1. No i tak, i tutaj są już jaszczuroludzie, są gobliny. Mamy ekipę. No ale może Bifa nie bij. On nie ma broni w ogóle. Także mi go zabiją za chwilę. Będę musiała to ogarnąć. Jest co, bo ja ci zebrałam broń. W ten sposób zrobiłam, dobra. To niedobrze. Bo on mi umrze bez broni. Niczego tu nie znajdę. Musielibyśmy wleźć w niego i mu jakąś broń wrzucić. Od nas, żeby ją sobie założył. A to nie będzie taka prosta sprawa. Tutaj już jest dużo tych jaszczuroludzi. Właśnie w tych okolicach, dlatego Beef będzie mi tylko sprawiał kłopoty. Będzie kulą u nogi.
co najwyżej może delikatnie uwagę odwrócić. Najwyżej będziemy go wskrzeszać. Najwyżej. No, chyba trzeba będzie. No co jest? Tylko będzie problem, bo... Dobra, będziemy go wskrzeszać. Okej. Weź sobie ten miecz podnieś, chłopie, i załóż najlepiej. Dobra, wrócimy do bezimiennego bohatera. Potrzebujesz mikstury leczniczej? Jasne. Dobra, damy mu tą najlepszą. Okej. No to teraz jest chyba dobrze. Leczenie średnich ran i możemy ruszać dalej. Niech będzie zapis. Niemu aktualnie wystarczy jakakolwiek broń, byleby mógł się bronić. Tu jeszcze zębacze są w ogóle. Tu jest jakiś knecht z monetą. Aha, ja nie wyciągam sobie broni. Niedobrze. Mam nadzieję, że dostaję expa, no nie? Tyle na ten temat. Dobra, widzę, że sobie radzisz. Dobra, pozbieramy to też na szybko. Nic tu nie ma. Niczego tu nie znajdę. Wiecie, ja myślę, że możemy sobie po prostu pochodzić po tej okolicy. Jeżeli chodzi właśnie o takie konkretniejsze już dotarcie tam, gdzie smok, to później. Tam są szczury w ogóle, też tutaj. Aha, bo tutaj są jeszcze też ci bandyci, mi się przypomniało teraz. O Boże, ile tu jest jeszcze dziadostwa. To, co się tutaj dzieje, to jest po prostu... jeden wielki rozpiernicz. Tyle na ten temat. Dobra, to tutaj zaraz będzie jeszcze raz kolejny poziom. W sumie mięso moglibyśmy posprzedawać z tych szczurów. Tutaj coś ciekawego? Nie za bardzo. Proszę cię, nie wchodź tutaj, chłopie. Tam jest chyba Sylwio. A no tak, jest jeszcze jedno zadanie, właśnie typu, że lodowe golemy chyba dla Sylwia czy coś takiego. Ale to też jest w ogóle inna inszość. Tutaj mamy tych bandytów w najbliższej okolicy. No to dobrze, to będziemy wybijać. Tutaj się już idzie do tego... Rozerwę cię na kawałki! No to se rozrywaj, gościu. Rozerwę cię na kawałki. Oni chyba będą na hita. Głupi durek. Tak jest. Nie ma o czym mówić. Głupi durek. Okej, bo jest ich tutaj dosyć dużo. Najgorsi to ci z łukami. Najwyżej Biff znowu umrze. Trzeba będzie sobie radzić. Wiecie, ja mam takie troszeczkę flashbacki z tego. Wiecie z czego?
wieży Dextera. Okej, okay, widzę, że Biff sobie też jakoś poradził. Tu są jeszcze jakiś bandyta. I do widzenia. Mogłabym z nich nawet pozbierać te rzeczy właśnie. Bo to później można opchnąć gdzieś. No i dobrze, i fajnie. Wszystko nam się układa teraz w taką spójną całość. Zaraz. Mówiłeś, że połowa łupów jest moja. Dawaj to tutaj. Dobra, no masz, gościu. Oto w porządku. Nic tu nie ma. No spokojnie, chłopie. Masz. Będzie mnie tak teraz zaczepiał co chwila. Ja czaję, gościu, ale dajesz mi moment. No tu już zniknęły ciała. Może to i nawet lepiej. Mamy nawet jakiś zwój. I dobra, i tutaj już tak naprawdę byłam. Masz miksturkę może, tylko tym razem taką może małą. Coś ci to dało? Chyba tak. Jak my stoimy? No całkiem nieźle, jeszcze możemy ruszyć tam pod okolice. Tego lodowego smoka konkretniej. Tutaj jeszcze kufer chyba był. Nic tu nie ma. No, 200 sztuk złota. Chodź tutaj, Biff. Nie upominasz się? No to nie. Pewnie się upewni w najgorszym momencie, jak istnieje. Znaczy, powiedziałam upewni czy upomni? Nie wiem, jestem czasami nieogarnięta tak jak trzeba. No i dobra. To idziemy teraz tędy. Już mi się zgubił, tak? Cudownie. Ciekawi mnie bardzo, gdzie. Trudno, no to już nie jest moja wina. Nie ma go, no to go nie ma. Przecież nie wiadomo, czego nie robiłam. Szczególnie, że wcześniej normalnie przelaz, a teraz jakoś się nie dało. No i okej, jesteśmy tutaj, gdzie jesteśmy. Mamy Bulko i Sylwio. A niech mnie. Szukasz łatwej kasy, he? Wiedziałem. Masz duszę najemnika. Słuchaj no, jeśli myślisz, że tu zarobisz, to jesteś w błędzie. Ja byłem pierwszy. Rozumiem. Nikt nie lubi dzielić się łupem. Ty to powiedziałeś. Teraz znikaj. Zrobimy zapis, bo nie wiem, co się teraz stanie. A jeśli tego nie zrobię? Nie zgrywaj mi tu ważnego. Spadaj, albo skończysz jak ta świnia leżąc na śniegu z bebechami na wierzchu. To byli twoi ludzie? Już nie. Żadna strata. Ci idioci byli nic nie warci. Co im się stało? Nie potrafili poradzić sobie z lodowymi gigantami, a teraz wąchają kwiatki od strony podłoża.
Skoro taki z ciebie twardziel, to może ty spróbujesz. Co ja będę z tego miał? Ja wiem. Powiedzmy 1000 sztuk złota. Co ty na to? No dobra. W porządku, czemu nie? Pośpiesz się więc. Nie mam dla ciebie całego dnia. Okej, no to pójdziemy. Rozumiem, że gdzieś te golemy tutaj będą. Tam są. I tak potrzebujemy się tam dostać, żeby tam w ogóle przejść. Także wykończmy je. One niestety rzucają tym lodem. Z golemami lodowymi się nawet całkiem nieźle walczy, bym powiedziała. No i dobra. To jest konkretnie zadanie 2 lodowe olbrzymy dla Sylwia. I martwy łowca smoków, i to nawet nie jeden. To wiecie co, weźmiemy się, wyleczymy tymi gulaszami od Tekli. Jeszcze mamy tutaj piwo, o którym sobie zapomniałam. O proszę, mamy nawet trolla. Już kolejnego. Fajnie, bo ogarniemy sobie te tereny i będziemy mogli iść po smoka w kolejnym odcinku. No i okej. Cześć panie trolu. Ale te obrażenia są piękne. Tak naprawdę troll na 3 praktycznie obrażenia krytyczne. Cześć, goblinki. Jezu, ale to jest takie przyjemne właśnie, wiecie co, że się czuje to, że bohater jest mocniejszy, bo ja tego w Nocy Kruka nie czułam wcale. I to jest rzecz dla mnie cudowna, że tutaj to po prostu czuję. Dobra, kolejne jakieś zwoje, skórzany mieszek i kufer. Tym razem otwarty i czuję, coś się tutaj dzieje dziwnego. Czemu tu się nagle orkowie pojawili, jak to otworzyłam? Nie mam pojęcia. A trochę się przestraszyłam, nie powiem. Dobra, goblinki, bo... jesteście tylko darmowym expem aktualnie dla mnie. Super. A tutaj kto jest? Znowu jacyś bandyci? Tak jest. No chodź. Dobry. Fajnie. No i okej. Dobra, otwieramy kolejny kufer. Mamy nawet jakieś skały krystaliczne. Lewo, prawo. Dobra, no nie było to trudne, wręcz przeciwnie. Kurde, ale dzisiaj naprawdę. Tutaj się eks po prostu sypie jak z kieszeni.
Dobra, panie bandyto. Nic tu nie ma. Nie tego chciałam, bezimienny. No i dobra. Jeszcze ty. Tutaj już niczego raczej nie mam. No i dobrze. Fajnie. To co, idziemy oddać zadanko do Sylwia. I wygląda na to, że w kolejnym odcinku pokonamy ostatniego smoka i będziemy się już stąd zawijać. Większość kolonii tak naprawdę spałaszowane w całości. Tutaj jeszcze chyba jakiś korzeń leczniczy został. Tak jest. Dobra. Kurde, dużo tego. Można by było eliksiry życia robić, te stałe, ale szczerze mówiąc nie potrzebuję ich do szczęścia. Przejście jest bezpieczne. Pozbyłem się lodowych gigantów. Świetna robota. Niech no i ja się przyjrzę. Chwileczkę. A co z moimi pieniędzmi? Wszystko w swoim czasie. Mhm. Dobra, widzę, że panowie już tam będą szli. Jak my stoimy z czasem? No tak, że powinniśmy już kończyć. Moi drodzy, oni i tak tam prawdopodobnie zginą, czy cokolwiek. I tak nam smoka nie ubiją, bo nie potrafią. Dziękuję wam już serdecznie za oglądanie dzisiejszego filmu. Mam nadzieję, że wam się podobał. Jeżeli tak, zachęcam was do łapki w górę, subskrypcji, komentarza. Ja lecę montować dla was ten film, a w kolejnym ubijemy ostatniego już smoka. W ogóle widzę, że jest zadanie Urszak. Czyli musimy iść tam pod namiot, wychodzi na to. Dobra. Ogarniemy to w kolejnym odcinku. Pa, pa.